Dominik Wardzichowski, witam w nowym odcinku programu Dogrywka w Sport.pl. Dziś moim gościem jest Marcin Mięciel, były napastnik Legii Warszawa. Witam. Dzień dobry. Pierwsze wiosenne mecze pokazały, że jest w ataku Legii Warszawa życie bez Jarosława Niezgody? Myślę, że jest. Każdego zawodnika można zastąpić. Wiadomo, Niezgoda w tym sezonie miał dobre momenty. Strzelał bramki, wchodzi na boisko, to zawsze coś się działo. No ale mamy Kantę, który był w takiej samej formie, jak nie lepszej. No i to pokazał na ostatnim meczu ligowym. Rzeczywiście to jest zawodnik, na którego można liczyć, jeżeli jest zdrowy. Jest to zawodnik, który nie tylko strzela bramki, bierze udział w akcjach ofensywnych, ale wraca po piłkę, przytrzymuje tą piłkę, gra w powietrzu. Także bardzo dobry zawodnik. A jest pan zaskoczony tym rozwojem Jose Kante? Znaczy nie jestem zaskoczony. Już wcześniej mówiłem, jak go wypożyczali, że to jest dla mnie dziwna sytuacja. Z Carlitosem tworzył bardzo dobry duet. Carlitos grał z przodu. On właśnie był takim zawodnikiem, który się cofa po piłkę, który utrzymuje piłkę, który gra w powietrzu i byłem bardzo zdziwiony, że nie gra to raz, a dwa, że go wypożyczyli gdzieś, po prostu pozbyli się w tym momencie, gdzie rzeczywiście Carlitos nie strzelał za dużo bramek. Teraz wrócił no i pokazuje swoją jakość. No to, że to jest naprawdę niezły zawodnik, który, od którego nawet można powiedzieć, że można zaczynać skład. A taki napastnik, który pomaga w defensywie, który się cofa, który też uczestniczy w rozegraniu akcji, ale też potrafi, to się mówi, że to jest defensywny napastnik, to jest dla trenera dobra opcja właśnie na tego pierwszego napastnika, który ma strzelać gole? Może nie na tego wykańczającego, bo w Legii jest też potrzebny taki zawodnik, w którym jak nie będzie szło, tak jak był wcześniej, mieliśmy napastników, którzy strzelali dużo bramek. Jeżeli nie idzie, to potrzeba właśnie napastnika, który z niczego coś zrobi. No on takim chyba nie jest napastnikiem, nie strzela za dużo bramek, ale tak jak powiedzieliśmy tutaj, że rzeczywiście utrzymuje się przy tej piłce, gdzie zespół ma ciężej, gdzie trzeba przytrzymać tą piłkę, gdzie trzeba rozegrać, gdzie trzeba iść do górnej piłki, to jest właśnie taki silny, dobry napastnik. Thomas Pekhardt to jest napastnik, który może być właśnie, wcieli się w rolę tego wykańczającego, który będzie w stanie współpracować z Jose Kante. Czy jednak widzi pan, że to są napastnicy, których będzie ciężko połączyć razem w wyjściowej jedenastce? Czy nie znam go na tyle, żeby się wypowiadać, jaki to jest napastnik. Teraz w tym meczu, którym wszedł, widziałem kilka razy, jak się porusza. No nie jest napastnik, który wychodzi na prostopadłe piłki. Chyba nie jest to tak bardzo szybki zawodnik, bo miał fajną sytuację, gdzie środkowy pomocnik prowadził piłkę i mógł wyjść, jest praktycznie sam na sam, ale nie poszedł do tej piłki. Nie wiem, czy to jest wina przygotowania, że nie jest gotowy, czy po prostu nie jest tak szybkim zawodnikiem, że po prostu nie próbuje wychodzić na takie piłki, aczkolwiek dwa razy dwie wrzutki, dwa razy znalazł się w dogodnej sytuacji. Raz głową nie trafił, drugą strzelił bramkę, także może być to napastnik, taka typowa dziewiątka, który gdzieś tam się kręci i po prostu dostawia nogę i strzela bramki. A jakby pan dziś upozycjonował napastników Legii Warszawa? To jest ligowa czołówka? No Kante na pewno tak, no a pozostali to dopiero zobaczymy tak naprawdę. Bo młodzi jeszcze pokazał się Maciej Rosołek, to jest zawodnik, który jest perspektywiczny, ale to nie jest też chyba taki typowy napastnik, bo on i dobrze czuje się na skrzydle i też może grać jako ofensywny pomocnik. Pan dostrzega w tych młodych piłkarzach Legii, że oni mogą iść gdzieś w ślady Jarosława Niezgody? Myślę, że tak. No, to są chłopcy ściągani z Polski, których oglądali skauci, tak, trenerzy i wybrani. Tak. Myślę, że każdy z tych zawodników, który by dostał szansę, nie jedną, drugą, tylko po 10-15 meczów w dłuższym wymiarze czasowym, myślę, żeby się pokazał. No i to też by było fajne, żeby rzeczywiście WUKO trochę więcej dawał szans tym chłopakom. Wiadomo, że WUKO ma nakreślony cel, to jest Mistrzostwo Polski. Widać to było teraz. Pomimo, że wygrywają 3-0, gdzieś tam jeszcze 60 minuta nie wpuszcza tych chłopaków. Jeszcze gdzieś tam boi się, może obawia się, że strzelą na 3-1 i ten wynik jest zagrożony. Ale mówię, gdzieś musi poszukać tego rzeczywiście środkować, żeby tych młodych chłopaków, bo naprawdę oni mają talent, żeby ich gdzieś tam pchać, bo jak nie dostaną szansy tutaj, to gdzie? Aleksander Wukowicz to jest chyba trener, który dość odważnie postawił na młodszych piłkarzy, porównując trenerów, którzy byli wcześniej w Legii Warszawa. Michał Karbownik to jest chyba taki najlepszy przykład piłkarza, który no, robi absolutną furorę w Ekstraklasie. Ta akcja, po której Legia strzeliła 4. gola w meczu z Jagiellonią Białystok, absolutny fenomen. Pan jest pod wrażeniem rozwoju tego zawodnika? Tak, tylko musimy trochę się cofnąć w czasie i na początku nie stawiał na nikogo. Dopiero postawił rzeczywiście na Karbownika, który odwdzięczył się bardzo dobrą grą, tak? I teraz powoli rzeczywiście gdzieś tych młodych WUKO wstawia, bo widzi, że mają potencjał, tak? Że też nie są gorsi od tych obcokrajowców naszych. Także no, myślę, że mamy dużo takich zawodników pochowanych gdzieś w innych nawet klubach, nie? I myślę, że po prostu tylko w Polsce jest tak, że trener się boi o posadę. Pracuje miesiąc, półtora i już wiadomo, już gdzieś tam opisują gazety, prasa, telewizja mówi o zwolnieniu i trener
mniej patrzy na młody, na młodych zawodników, na rozwój klubu też, tak? Bo no wiadomo, z takich zawodników są największe pieniądze, bo mówi się już o 10 milionach euro za Karbownika, a patrzy jednak... Dariusz Miłowski powiedział ostatnio w sekcji piłkarskiej, że za mniej niż 15 nie sprzeda. No wiadomo, no, chłopak jest młody, błysnął tak formy, teraz chyba było 10 skautów z Europy go oglądało, ale no mówię, trzeba postawić na takich zawodników, a nie bać się trochę posady, no, to z tym jest ciężko. No, nie? Aleksander Wukowicz ma margines błędu, bo na początku on był dyskredytowany w Legii Warszawa, był krytykowany i to dość ostro, nie tylko przez ekspertów, dziennikarzy, ale też przez kibiców Legii Warszawa. Pan dostrzega, że to jest trener, który też robi ciągły progres? No na razie widać, że robi progres. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo tak naprawdę w Legii nie ma za dużo miejsca na pomyłki. Miał na początku mały margines, bo już było gdzieś tam do zwolnienia, tak? Mówiło się rzeczywiście, że nie podoła. Teraz ta Legia zaczęła grać tak, jak powinna, jest liderem i jeżeli zrobi Mistrzostwo Polski, no to na pewno zostanie. Jeżeli nie, no to wiadomo, jak przyjęte jest drugie miejsce albo trzecie w Warszawie. Tym bardziej, że nie widać takiego bardzo dobrego zespołu na drugim, na trzecim miejscu. Jest Krakowia, jest tam Lech Poznań, tak? Jest Pogoń Szczecin, ale to nie jest, nie są zespoły z takim aż potencjałem, żeby mogły konkurować tak naprawdę z Legią. Wspomniał pan Krakowie, w najbliższej kolejce Legia zagra właśnie z Krakowią. To będzie mecz, który może ustawić walkę o Mistrzostwo Polski, czy to za wcześnie? Myślę, że to za wcześnie. Jeszcze jest bardzo dużo punktów do zdobycia. Znam trenera Probierza, już pewnie od wczoraj, gdzie niedziela była wolna, siedział w domu i myślał, jak tu, co tu zrobić, żeby wygrać na Legii. Jakieś stałe fragmenty gry, ustawienie całego zespołu. Będzie to na pewno ciężki mecz dla Legii. Aczkolwiek, no mówię, no Legia jest teraz na fali. Myślę, że powinna wygrać ten mecz. A jest taki element, w którym Krakowia może zaskoczyć Legię Warszawa, patrząc na to, jak Legia zagrała w meczu z Jagiellonią? Czy to jednak też musimy brać pod uwagę, że Jagiellonia na ten moment no nie jest w formie takiej, której chciałaby być na stulecie klubu i ten początek wiosny wygląda fatalnie. No na pewno nie można porównywać z Jagiellonią z Krakowią, tak? No bo Jagiellonia rzeczywiście zagrała bardzo słaby mecz. W pierwszej połowie wyglądało to tragicznie, tak praktycznie nie wychodziła za połowę. W drugiej połowie kilka akcji rzeczywiście pokazało, że ma ten zespół potencjał, a tak jak mówię, no w Krakowi dużo lepsi zawodnicy na fali, a co najważniejsze trener Probierz, który tak jak mówię, no już pewnie szuka pomysłu jakiegoś, co tu zrobić, jaką taktykę obrać, żeby wygrać tutaj mecz. Pytałem wcześniej o to, jak pan pozycjonuje napastników Legii Warszawa w tej ligowej hierarchii. Kogo uważa pan teraz za najlepszego napastnika w Ekstraklasie? Znaczy dla mnie i tak mimo wszystko Kante jest takim zawodnikiem, tak? No to co on pokazuje, tak jak moi koledzy powiedzieli, że on jest gwiazdą, no, ale on naprawdę wykonuje taką robotę, u których zawodników niektórych nie widać tego, tak? On nie traci tak praktycznie piłek. To jest bardzo trudne, bo każdy napastnik ma dwóch, trzech zawodników koło siebie, tak? Jest tyłem do bramki, nieraz idzie na pełnym gazie i to jest ciężko naprawdę utrzymać piłkę. Jeżeli byśmy tak zanalizowali każdy mecz, no to myślę, że 90% piłek on utrzymuje, tak? Czy przytrzyma, czy go sfaulują, czy zgra, albo uderzy na bramkę, także tacy napastnicy są cenieni. Jedyny minus, że nie strzela aż tylu bramek, tak? Żeby gdzieś tam grać na zachodzie Europy. Może to się zmieni, zobaczymy. Może to jest, jeszcze jego czas nie nastąpił, żeby po prostu poukładał sobie w głowie, bo wiadomo, że napastnika rozliczamy z bramek i dopiero wtedy wielkie kluby chcą płacić pieniądze za takiego napastnika. Ale mówię, jest silny, jest szybki, gra głową, ma dobry strzał, praktycznie wszystko oprócz niestety tych bramek. Pewnie gdyby strzelał tyle, ile Flavio Paixão, to już grałby w zdecydowanie silniejszej lidze niż Ekstraklasa. Flavio to jest napastnik, który został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy. To jest napastnik, którego docenia pan przez to, co robi na polskich boiskach? Na pewno coś wniósł do polskich na polskie boiska. Przede wszystkim fajna technika. No i strzela bramki, to co mówimy, tak? No, daje każdemu zespołowi, w którym gra, pewną jakość i pewność tego, że jeżeli nie będzie szło to, co mówiłem wcześniej, no on tą bramkę strzeli. No nie jest to napastnik niestety, żeby wyjechać do wyższej ligi, tak? To jest napastnik, który rzeczywiście odnajduje się w polskiej ekstraklasie, ale jakoś kluby większe, myślę, że nie są w stanie zapłacić, czy w ogóle spojrzeć na takiego napastnika, żeby grał w Bundeslidze, czy z tego to przejść, tak? A o takich klubach mówimy w kontekście dobrych napastników. José Kanté, ostatnio było zainteresowanie zagranicznych klubów, ale mówiło się o kierunku wschodnim. Miała być oferta w granicach miliona, półtora miliona euro. Pan myśli, że on jeszcze w czerwcu może być więcej wart? Jeżeli będzie strzelał bramki, no to tak jak powiedziałem, myślę, że nawet się mogą zainteresować właśnie te kluby 106, tak? No bo to mówię, no on ma tak naprawdę wszystko oprócz tych liczb, a na te liczby niestety te kluby największe spoglądają.
do Rosji zawsze jest łatwiej pójść. To jest rynek rzeczywiście otwarty dla naszych zawodników. Płacą bardzo duże pieniądze, co rzeczywiście jest fajne dla klubów, ale myślę, że taki zawodnik, dla niego marzeniem jest wyjechać jednak w drugą stronę Europy. Mhm. A Legia Warszawa to, co robi w tym okienku transferowym, sprzedaż Radosława Majeckiego, tych młodych piłkarzy, to zainteresowanie, o którym mówiliśmy na przykładzie Michała Karbownika, to jest taka wizja Legii, którą widzi pan w najbliższych latach, że Legia powinna właśnie promować tych młodych piłkarzy i sprzedawać ich z dużym zyskiem? Znaczy, no myślę, że nie powinno tak się robić, powinno się promować i na początku ci zawodnicy powinni grać w Legii, ciągnąć ten zespół do Ligi Mistrzów, no ale niestety żyjemy w Polsce, nie ma tylu pieniędzy, jeżeli chcemy rzeczywiście gdzieś tam istnieć, no to musimy tych najlepszych sprzedawać, a zainteresowanie jest młodymi zawodnikami polskimi. Za młodych zawodników się płaci bardzo duże pieniądze. Wiadomo, że jest spora dziura budżetowa w Legii po tym, jak nie gramy w pucharach, no i gdzieś tam musimy, Legia musi gdzieś się łatać. No i jedyne wyjście na ten moment, no to sprzedaż tych młodych zawodników. Dziękujemy za dziś. Gościem kolejnego odcinka programu Dogrywka w Sport.pl był Marcin Mięciel. Dziękuję bardzo.